Cześć, tu babka z Majcy. Widzicie tę funkcję kwadratową? Mamy znaleźć jej wierzchołek. Zazwyczaj szukalibyście tego wierzchołka używając wzorów, które znacie i które też są w tablicach, czyli P to minus B przez 2A, a Q to minus delta przez 4A. Ale czy zrobilibyśmy to w 60 sekund? W tym przypadku musielibyśmy najpierw sprowadzić tę funkcję do postaci ogólnej, czyli wszystko przemnożyć, posegregować, ułożyć od najwyższej potęgi, odczytać A, B i C i policzyć tymi dwoma wzorami. Ja spróbuję w tym odcinku rozwiązać to zadanie w 60 sekund i używając tajnego wzoru, którego chyba nie ma w tablicach, ale musicie to sprawdzić. Uwaga, zaczynamy! Jeżeli mamy funkcję kwadratową, która ma dwa pierwiastki, to pierwszą służoną wierzchołka możemy policzyć jako średnią arytmetyczną pierwiastków. Czyli znajdźmy pierwiastki, które są tutaj, miejsca zerowe tej funkcji kwadratowej. Pierwsza to minus 4, bo tu zeruje się minus 4, a drugie dwójce, czyli nasze P to będzie minus 4 plus 2 przez 2. Czyli mam ile? Minus 2 przez 2, minus 1. Czyli mam pierwszą współrzędną wierzchołka. A teraz druga. Uwaga, Q zamiast liczyć z tamtego wzoru, możemy policzyć jako F od P. Czyli jeśli do tego wzoru w miejsce literki X wstawię minus 1, czyli minus 1 plus 4 i tutaj minus 1 minus 2, to policzę Q. Co mamy? Minus 3, 4 odjąć 1 razy 3, razy minus 3, to jest 27. Czyli wierzchołek ma współrzędne minus 1 i 27.